potem z punku. Jeść bez rozbierać, bez czyli, że można wygrać, będąc na straconej pozycji. Spożywanie tak. Posiłek, stojąc portele siedząc, różne. Czy też leżąc już w szyku, leżąc już jak spali, prawda, w nocy. I byli gotowi. No dzisiaj, ataku, proszę państwa, to jak... Przeciwnik dopiero wstawał i zakładał portki. I w tym momencie... Parada gejów i lesbijek. No to czyli ten system taki... Przeto winno się atakować bez szukania chwały, wycofywać bez ateistyczny konkurował z systemem. Ja wiem. Czy my w ogóle, też złym, a katolicy się przyglądali, kaszleli i gapili się, brawo mi. Tak. Oczywiście też dla państwa, czy dla narodu, czy dla idei konkretnej, no ale walczy się po to, żeby zdobyć z tej bitwy chwałę. Tak. Żeby być zapamiętanym też, żeby zapisać się na kartach historii. Ja podam jeden, bodajże najbardziej znany przykład tego, jak należy wygrywać bez toczenia bitwy, jak należy stoczyć bitwę na swoich warunkach. Otóż to jest fortel numer 2 z tych 36 forteli. Jedno z państw, państwo Zhou, przepraszam, państwo Wei, zaatakował państwo Zhao i oblężyło ich stolicę. No tam, oczywiście ci oblężeni poprosili o pomoc kolejnego sąsiada i tam u tego kolejnego sąsiada służył właśnie Sun Zi. On był tam naczelnym strategiem, doradcą całej armii. Król oczywiście rozkazał: biegnijcie szybko do tej stolicy, zaatakujcie armię, która ją oblega i w ten sposób osiągniecie zwycięstwo. Natomiast Sun Zi zrobił coś zupełnie innego. Zamiast iść ze swoją armią w kierunku oblężonej stolicy i zaatakować przeciwnika, który od drugiej strony przecież też się okopał, przygotował na przyjęcie odsieczy, to Sun Zi pomaszerował prosto na stolicę tego agresora. I co zrobił agresor? Jak się tylko dowódca oblężenia dowiedział, że na jego własna stolica jest zagrożona, natychmiast zdjął oblężenie. A ponieważ mu bardzo szybko, mu było bardzo śpieszno do tego, żeby swoją stolicę uratować przed oblężeniem, to w połowie drogi niestety wpadł w pułapkę, bo to wszystko było ustawione. Sun Zi wiedział, że tamten porzuci oblężenie i pobiegnie do swojego kraju i ustawił się pośrodku drogi w miejscu, w którym, jak wyliczył i słusznie wyliczył, tamta armia była zmęczona pospiesznym marszem, zupełnie nieprzygotowana, bez żadnych skautów, przepraszam, zwiadowców, którzy zbadali drogę, czy nie ma jakiejś pułapki, prawda, i znalazł ich w miejscu, w którym byli najsłabsi, prawda, nieprzygotowani, zmęczeni, bez żadnego planu. Nieprzygotowani, zmęczeni, bez żadnego planu, ale jest jeszcze inny fortel, numer 34, czyli fortel samookaleczenia. Proszę o nim powiedzieć, bo przyznam, że bardzo mnie zaciekawił. To jako właśnie tak. Strategię. Czy nie zaufa pani komuś, kto cierpi, kto ucierpiał, kto został skrzywdzony przez swojego szefa i bardzo chciałby przejść do pani firmy i przynieść sekrety przeciw tej firmy konkurenta i w jakiś sposób... przenieść klientów na przykład, czy nie zaufałaby pani takiej osobie, która na przykład została odebrana premia, skasowane jakieś emerytury, czy jakiekolwiek... No, zaczęłabym się zastanawiać na pewno, dlaczego tak się stało. No właśnie, ale jeżeli to ale będzie rozumiem pana, a jeżeli na przykład w przeszłości było tak, że był dowódca chiński, który został ukarany za wypowiedzenie słowa poddajmy się, zaproponował poddanie się, to była celowa ustawka i jego... dowódca wychłostał go, sponiewierał straszliwie i... Żeby to było autentyczne. Tak. Więc ta osoba, absolutnie wszyscy widzieli, że ona cierpiała. I ten tak skrzywdzony strasznie uciekł. Przeszedł na stronę przeciwnika i zaczął mu doradzać. I oczywiście powtarzam, już zdradzamy zakończenie, to wszystko była ustawka. I on tak doradził, że ten przeciwnik zrobił dokładnie to, co ten... pierwszy dowódca próbował osiągnąć, to znaczy ten pierwszy dowódca, który ukarał tego szpiega, który okaleczonego, przejął kontrolę nad zachowaniem swojego oponenta, prawda? Bez stoczenia wojny. Bo tak Chińczycy definiują zwycięstwo. Przejąć kontrolę nad zachowaniem przeciwnika. Sprawić, żeby przestał on nam szkodzić. Sprawić, żeby przestał mieć wpływ na nasze plany. I to jest celem wojny. Celem wojny nie jest zdobycie stolicy i wygranie decydującej bitwy gdzieś tam. O tym, jak zwyciężyć bez toczenia wojny, mówił Piotr Plebaniak, socjolog, badacz myśli chińskiej. Bardzo dziękuję panu za wizytę w studiu. Dziękuję również. A ja przypominam, że rozmawialiśmy o książce 36 forteli, chińska sztuka podstępu, układania planów i skutecznego działania. Ta książka ukazała się nakładem wydawnictwa Zyski Spółka. Bardzo dziękuję, to była audycja Między Kropkami. Do usłyszenia. Autopromocja.
Czy patriotyzm może być w naszych czasach przejawem buntu? Jak wojna na Bliskim Wschodzie zmieniła tamtejsze chrześcijaństwo? O tym porozmawiam z Dariuszem Malejonkiem, wokalistą i gitarzystą, liderem zespołu Maleo Reggae Rockers. Życie z duszą czy bez, niedziela, godzina 19:15. Zapraszam, Filip Memches. Autopromocja. 29 minut po godzinie 22. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Puchar jest tylko jeden, a chętnych aż dwóch. I coraz mniej czasu do zakończenia finału piłkarskiej Ligi Mistrzów w Cardiff. Juventus Turyn niezmiennie przegrywa z Realem Madryt 1-3. Ten mecz to kolejny popis Cristiano Ronaldo, który zdobył dwie bramki. Kolejną dla królewskich dołożył Casemiro. Gracze z Turynu na razie odpowiedzieli tylko trafieniem Mandzukicza. No i pozostało im tylko 5 minut regulaminowego czasu gry plus to, co doliczy arbiter na to, by jeszcze losy tego spotkania odmienić, ale będzie o to niezmiennie trudno, gdyż przed chwilą drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał Juan Cuadrado. Więcej o tym spotkaniu w informacjach sportowych zaraz po godzinie 23:00. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Kuzaka. My natomiast podejmiemy teraz kolejny ważny temat, bo to potwierdziły się nieoficjalne informacje Polskiego Radia, że Bruksela chce objąć kierowców samochodów ciężarowych przepisami o delegowaniu pracowników i płacy minimalnej po 3 dniach pobytu w danym państwie. Polscy transportowcy mówią, że to próba wyeliminowania tańszych przewoźników z Europy Środkowo-Wschodniej z unijnego rynku. Z informacji Polskiego Radia wynika, że przeciwko tym propozycjom zaprotestowali komisarze z Polski, Łotwy i Węgier. To nie wystarczyło jednak, by je zablokować. Większość komisarzy bowiem poparła wniosek szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera w tej sprawie. Zastosowanie płacy minimalnej i przepisów o delegowaniu pracowników oznacza biurokratyczne wymogi i podwyższenie kosztów. Czy polskie firmy już są pełne obaw, co dokładnie znaczą te zmiany, kiedy wejdą w życie? W studiu Polskiego Radia 24 goście, którzy na te pytanie będą starali się przez najbliższe 20 kilka minut odpowiedzieć. Dzień dobry, witam serdecznie. Maciej Wroński, Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska. Kłaniam się nisko. I pan Tadeusz Kucharski, Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ Solidarność. Dzień dobry. Witam serdecznie. Niebezpieczne te przepisy? Polscy transportowcy już się boją? Ja myślę, że to nie jest kwestia strachu, to jest kwestia rachunku ekonomicznego. Przy tych założeniach podejrzewam, że 80-90% polskich firm po prostu przestanie wykonywać przewozy drogowe do Europy, bo będzie to generalnie rzecz biorąc nieopłacalne. Polski kierowca, który cały czas jest w ruchu, będzie podlegał w ciągu miesiąca od kilku, nawet czasami do kilkunastu reżimów prawnych i generalnie rzecz biorąc nie jest po prostu możliwe spełnienie tych wszystkich wymagań naraz razem. No 80-90% to mówimy o pewnej rewolucji. Mówimy o pewnej rewolucji, natomiast ja opieram tą liczbę na takim prostym fakcie, że w międzynarodowym transporcie drogowym około 95% firm to są mikroprzedsiębiorcy, to są firmy, które mają od 1 do 4 pojazdów, to są firmy rodzinne i takiej firmy po prostu nie stać, żeby mieć jednocześnie francuskiego prawnika, prawnika niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego i z wielu innych państw po to, żeby chociażby wiedzieć, co układy zbiorowe, do których trzeba będzie się stosować, zawierają, a te układy zbiorowe trzeba będzie się do nich stosować, a w każdym kraju jest co najmniej kilkanaście. Bo powiedzmy, jaka jest sytuacja obecnie, przypomnijmy i nakreślmy trochę ten rynek. Mówi pan, polskie firmy, które są potęgą generalnie w Europie, jeśli chodzi o transport, bo stanowią wielką jego część. Polscy kierowcy również, którzy pracują i pod innymi banderami, natomiast prawo,
którego się stosują, to jest prawo jakie? Polskie. W tej chwili jest to zasadniczo prawo polskie. Kilka państw wprowadziło pensję minimalną i trzeba stosować się w zakresie pensji minimalnej do ustawodawstwa krajowego. Natomiast to, co nam szykuje Komisja Europejska, jest to prawdziwa rewolucja, bo już nie tylko pensja minimalna, ale pensja taka sama. Wszystkie przywileje i prawa pracownicze, socjalne, które są wynegocjowane, prawda, w tych innych państwach. Chociażby to, że polski pracownik jadąc trzy razy odwiedzają w przeciągu miesiąca Francję, z tego jeden dzień wystarczy, że będzie dłużej niż 24 godziny, będzie w tym momencie musiał mieć na przykład wprowadzony 35-godzinny dzień pracy. Ale jednocześnie, ponieważ ten sam pracownik będzie, nie wiem, odwiedzał Hiszpanię, Niemcy, jednocześnie trzeba będzie wszystkie zdobycze socjalne, które często są sprzeczne albo są rozbieżne, stosować do niego. To nie idzie poukładać. A może pracownik będzie wtedy miał więcej, będzie lepiej zarabiał, będzie bezpieczniejszy socjalnie, nie tylko? Pan Tadeusz Kucharski? No zdecydowanie tak. Nam bardzo zależało na tym, żeby poprawić warunki pracy kierowców, ze względu na to, że przez wiele, wiele lat ta sfera była jakby tutaj zapomniana. Pracodawcy rośli w siłę, no, stali się potęgą w Europie, ale zapomnieli się tym zyskiem swoim dzielić z pracownikiem. I dzisiaj mamy olbrzymią przepaść pomiędzy zarobkami polskich kierowców, a kierowców za granicą. Doprowadziliśmy do sytuacji takiej, zresztą też na życzenie pracodawców tak chcieli i był czas na to, żeby się zreformować. Wyprowadzono w ten sposób, że 3/4 wynagrodzenia otrzymujemy w postaci dodatków bez oskładkowania, bez zosowania. W związku z tym, jak przyjdzie emerytura, przyjdzie ten czas odpoczynku, to my będziemy mieli 700, 800, to może 1000 zł, czyli najniższą emeryturę, ze względu na to, że my ci pracujemy na 2000 zł brutto, a wszystkie inne dodatki to jest 5 do 7 tysięcy zł, to są dodatki, które są, mówię, nieoskładkowane, nieozusowane. Więc czas był na to, żeby te proporcje odwrócić. I jeżeli tego nie robiono, no to dzisiaj mamy to, co mamy. No, oczywiście byliśmy konkurencyjni dla całej Europy Zachodniej, ale to się właśnie wiązało z tym, że myśmy zaczęli taniej jeździć. I dzisiaj doszło do sytuacji takiej, że mamy jeden wielki bałagan, jeśli chodzi o transport drogowy w Polsce, którego nie chcemy poprawiać, nie chcemy go naprawiać. Natomiast bardzo mocno skupiliśmy się na tym, żeby dokopać Unii Europejskiej, czy dokopać Komisji Europejskiej za to, co robi. Gdybyśmy taką samą determinację włożyli w porządkowanie polskiego rynku, to myślę, że dzisiaj być może nawet wspólnie ratowalibyśmy sytuację polskich przewoźników, ale mówię, pod warunkiem, że tu również na tym rynku zaczniemy porządkować tą sytuację. Nie da się inaczej. Nie da się zachować status quo. Ci te działania wszystkie, które są prowadzone przez przewoźników, no są najczęściej właśnie to. Chcemy zachować status quo, a z drugiej strony kopiemy Komisję Europejską, bo tamci się bronią, bo zalewamy tamten rynek, odbieramy im pracę. Ale no, bardzo przepraszam, jeżeli Niemiec, Francuz, Belg jeździ za 1,5 euro, a my jeździmy za 60-70 eurocentów, to coś się gdzieś to musi odbić. No to na kim się odbije? Na pracowniku. Trzeba gdzieś to odzyskać, te pieniądze, które się straciło. I mamy masę nieuczciwych przewoźników, którzy funkcjonują na rynku i to są właśnie ci drobni przewoźnicy, o których tutaj wspomniał Maciej. I oni nam zabierają pracę. To oni wprowadzają ten bałagan na rynku i czas najwyższy, żeby to uporządkować. Jak to go nie uporządkujemy, to dopadnie. To nie ma siły, żeby to się utrzymało, bo w takiej formule, jakiej to funkcjonuje dzisiaj, to musi upaść. To się nie da utrzymać. Pan Maciej Wroński. Ja myślę, że w tym, co powiedział Tadeusz, jest bardzo dużo pewnych poglądów i przekonań, natomiast niekoniecznie jest to odzwierciedlone w faktach. Jedynie z jedną rzeczą można się tutaj zgodzić, że rzeczywiście polski kierowca nie ma ozusowanej jak gdyby całości wypłaty, ale taka sama sytuacja jest przy pracownikach delegowanych, którzy pracują na budowach, którzy zgodnie z polskim prawem mają ozusowane te pieniądze, które dostają tylko do wysokości 4360 zł. Teraz jeżeli mówimy o bałaganie,
No, bardzo przepraszam. Pokażmy, ilu jest nieuczciwych pracowników, ilu jest nieuczciwych pracodawców. Pokażmy to na liczbach, a nie rzucajmy po prostu ogólników. Ja dam przykład. Krucjata przeciwko Polsce, przeciwko państwom z Europy Centralnej rozpoczęła się między innymi od hasła kabotaż zabiera pracę w przewozach krajowych. Tymczasem fakty są takie, że na największym rynku, rynku niemieckim, przewozy kabotażowe to jest zaledwie 1% przewozów wewnętrznych krajowych. Z tego w tym 1% 50%, czyli w sumie 0,5% wykonują firmy polskie. 1% na wielki rynek niemiecki, a jest wielki krzyk, że prawda, zabieramy Niemcom pracę. Pan prezydent Macron z kolei powiedział, że we Francji jest tam 240 tysięcy pracowników delegowanych. Dobrze, tylko Francja jest 60-milionowym państwem i znowu jest to jakaś margines, promil, prawda, który demagogicznie wykorzystuje się. W jakim celu? No w takim celu, że okazało, że z pewnych względów jesteśmy lepsi, konkurencyjniejsi akurat w przewozach. Wykonujemy 25% jako Polska przewozów w Europie i z tym kraje zachodniej Europy nie mogą się pogodzić. Z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, że my pogodziliśmy się, że Unia Europejska oznacza przewagi konkurencyjne w różnych obszarach. Jeżeli idziemy po Warszawie, widzimy banki holenderski, francuski, niemiecki. Jeżeli chodzimy po Belgii, ja nie widziałem banku żadnego polskiego. Tutaj mają w kapitale akurat przewagę. My mamy przewagę w usługach, my mamy przewagę w pracy, my mamy przewagę w sile roboczej. Przepraszam, że tak mówię o pracownikach, ale tak to jest po prostu nazywane. Czyli Unia Europejska jest różna, natomiast dla tych państw wymyśla się hasła takie socjalne, krzyczy się prez ze współczesnym niewolnictwem. No drogi Tadeuszu, powiedz mi, jest rynek w tej chwili pracownika, jest bezrobocie we wszystkich gałęziach gospodarki, nie bezrobocie, przepraszam, brakuje bezrobocia, brakuje pracowników we wszystkich gałęziach gospodarki. Jeżeli ci kierowcy, tak jak wasi koledzy związkowcy z Zachodu mówią, to jest współczesne niewolnictwo, no to 650 tysięcy tych współczesnych niewolników dobrowolnie zakuwa się w kajdany i jeździ w naszych ciągnikach siodłowych po Europie, a równie dobrze mogliby pójść pracować do przemysłu, do budownictwa, do usług i tego nie robią. Czyli może nie używajmy wielkich słów o bałaganie, o nieuczciwości. Popatrzmy po prostu i rozmawiajmy o faktach, a tam, gdzie są nadużycia prawa, gdzie jest rzeczywiście jakiś tam wyzysk, ja twierdzę, że to jest jakiś tam niewielki naprawdę procent, no to używajmy takich instrumentów jak Państwowa Inspekcja Pracy, przekonujmy tych pracowników, żeby opuścili tych pracodawców. Ja zapraszam nasze firmy, mówię o firmach zrzeszonych w Transport i Logistyka Polska, szukają cały czas pracowników. Jeżeli ktoś czuje się źle, niech idzie do nas. Ale powiedzmy, że kierowca dziś może wybierać firmy. To nie jest tak, że kierowca ma problem ze znalezieniem pracy. Chyba średnio szuka pracy tydzień. Takie badania ostatnio nawet na naszej antenie przedstawialiśmy. Natomiast firma, która poszukuje kierowcy, około miesiąc albo dwóch musi poszukiwać swojego pracownika, więc jest to rynek kierowcy, rynek pracownika i on może z tych wszystkich dobrodziejstw raz korzystać, dwa, nie dać się zakuwać w kajdany, podejmując tę metaforę niewolniczą ciągle. Czy to też jest teoria? W praktyce trochę inaczej to wygląda. Więc właśnie, to jest trochę teorii i w praktyce to wygląda też zupełnie inaczej. To nie jest tak, że jest, no, że gdyby było tak dobrze, jak się mówi, to dlaczego jest tak źle? No, za każdym razem mamy do czynienia z sytuacją taką, że każdy z tych kierowców, który dzisiaj pracuje, zadowala się tym, nie myśląc o tym, co będzie później, i zadowala się tym, co dostaje. Czyli mówię, no, te 7, od 7 do 9 tysięcy dostaje do wypłaty. Z tego, co mówiliśmy, no, tylko 2 tysiące złotych jest opodatkowane. W związku z tym są to pieniądze, no, prawie porównywalne, bo trochę brakuje nam do zachodnich zarobków kierowców. Natomiast no, takich pieniędzy oczywiście nigdzie indziej nie zarobi, ale my, mówiąc o tym właśnie, w jaki sposób funkcjonują, to mówimy o tych nieprawidłowościach. To chcemy poprawić, to chcemy zmienić. Pracodawcy tego nie chcą. I to jest, tu jest największy problem, więc to wcale nie jest tak. Z punktu widzenia kierowców, jakie są zagrożenia tych związane z tymi nowymi przepisami europejskimi, które mają wejść w życie? Znaczy, dla kierowców to jest samo dobrodziejstwo. To nie są zagrożenia, to jest pozytywne zjawisko, jeśli chodzi o kierowców. I jak życie kierowcy wtedy by się zmieniło już
pomijając na razie sprawy prawne, sprawy liczne. Znaczy, przede wszystkim chodzi o ekonomię. To mówimy o strony ekonomicznej, to się zmieni, bo jeżeli będę wykonywał tą, bo takie wiele razy tak jest, że mamy do czynienia z sytuacją taką, że kierowca wyjeżdża jakimś tam busem, bo busami są dowożeni do granicy, czy powiedzmy do Holandii, przesiadają się na ciężarówki, tam jeżdżą 3-4 tygodnie i potem z powrotem tymi busami wracają, czyli wracają do Polski na odpoczynek, ale pracują cały czas za granicą, w związku z tym no, nie można powiedzieć, że ja nie pracuję za granicą, ale wynagrodzenie dostaje polskie, a nie zachodnie. W tym momencie będzie dostawał te same pieniądze, które zarabia tamten kierowca, więc poprawi mu się sytuacja, więc o to głównie chodziło. Cały czas balansujemy między utartymi schematami myślowymi, a praktyką, a życiem, między teorią, a praktyką. Znów pan Maciej Wroński kiwa głową na nie, że to chyba nie jest takie proste, jakby się nam wydawało, jak mówimy. Tak, dla kierowców bardzo dużo się zmieni. Teoretycznie będą mieli tą pensję, ale tylko teoretycznie. Ponieważ już w tej chwili część na przykład małych przewoźników zrezygnowała w ogóle z jazdy na teren Francji ze względu na tamtejsze wymogi. Jeżeli będą te wymogi takie same jak francuskie we wszystkich pozostałych krajach, no to ci kierowcy będą musieli sobie poszukać pracy w innym zawodzie. Więcej, dla kierowców zmieni się, bardzo się zmieni. Tadeuszu, walczyliśmy cię o objęcie dyrektywy o delegowaniem, walczyliście o rewizję dyrektywy o delegowaniu, tylko nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na jeden fakt, że po 24 miesiącach delegowania trzeba będzie przejść na zawrzeć na nowo z kierowcą umowę według prawa tego kraju, do którego kierowca jest delegowany. Ponieważ on jeździ równolegle do Niemiec, równolegle do Francji, równolegle do Belgii, równolegle do Holandii, teoretycznie trzeba będzie zawrzeć 5 czy 6 umów o pracę, każdą w innym języku. Natomiast na czym polega ta dyrektywa o delegowaniu? Ta dyrektywa o delegowaniu właśnie zmusza po 24 miesiącach do zrobienia. Co zrobi pracodawca? Ponieważ nawet gdyby chciał, ale nie będzie chciał przejść na prawo francuskie, ale nawet gdyby chciał, no to jeżeli zarejestruje pracownika we Francji, zaraz przyjdą służby kontrolne niemieckie, powiedzą, nie, on przecież te 24 miesiące jeździł do Niemiec. Za chwilę zgłoszą się służby belgijskie. To po prostu powoduje taką niepewność po stronie pracodawcy, że pracodawca w tym momencie zrezygnuje. Jest wiele innych absurdów, jest wiele innych konsekwencji. Ja mógłbym na ten temat mówić bardzo długo. Ja powiem tylko tak, stawiam dolary przeciwko orzechom, takie amerykańskie dawne powiedzenie, że jeżeli tak dalej pójdzie i pójdą przepisy w tym kierunku, to są gruszki na wierzbie, na co liczą kierowcy. Zresztą mieliśmy już przez 30 parę lat inny ustroj, który tak samo pod hasłami równości, sprawiedliwości, dzielenia się zyskiem, prawda, funkcjonował. Co z tego wyszło? Jeden wielki bałagan. I więcej, kto za to zapłaci, ja już w tej chwili wiem. Zapłaci ten pracownik, który będzie konsumentem. Ponieważ wszystkie te eksperymenty powodują, że w coraz większym stopniu europejska gospodarka jest niekonkurencyjna względem amerykańskiej, azjatyckiej, nawet wobec gospodarki tureckiej, to tak naprawdę te koszty na samym końcu poniesie konsument w sklepie. Nie zgadza się pan. Ktoś ten temat wywołał, prawda? Skąd powstało nagle taka obrona swojego rynku? Niemcy, Francuzi, Belgowie, Holendrzy. Dlaczego zaczęli bronić swojego rynku? Dlatego, że myśmy wchodzili na ten rynek, to nie była ekspansja, to była inwazja wręcz i zaniżanie stawek. No więc ja mówię, jeżeli ktoś we Francji, Belgii, Holandii budował swoją firmę, a budowali je przez pokolenia, a my w ciągu dwóch dekad, a ostatnia dekada pobiła rekordy, no żeśmy tak się nasze przedsiębiorstwa rozrosły, że zaczęliśmy, w naszym przypadku 200 tysięcy ciężarówek, w tym samym czasie weszli Rumuni, Bułgarzy, Czesi, Słowacy, Litwini i tak dalej, no, 500 000 ciężarówek wjechało na zachód, a masy towarowej w takim tempie nie przebywało, zaczęła być walka o towar.
Więc jeżeli Niemcy, Francuzi, Belgowie jeździli za 1,5 euro z kilometra, a my zaczynamy jeździć po 70 eurocentów, no to ja bardzo przepraszam, no to spedytor, dzisiaj mamy kuriozalną sytuację, spedytor zarabia lepiej niż przewoźnik, no. On zamiast załadować jednego Niemca, bierze dwóch Polaków, bo oni mu pojadą za 70 eurocentów. To ma niecałe 1,5 euro, jeszcze ma 10 eurocentów zysku. No więc tamci zaczęli bronić swojego rynku, powiedzieli, tak dalej być nie może. I teraz spedytor, jak ma załadować 10 samochodów, to on bierze jednego Niemca, jednego Belga, jednego Francuza, a reszta to jest wschód. I tu mamy sytuację. No więc jeżeli ktoś się broni, to my byśmy robili dokładnie to samo. Gdyby na nasz rynek w ten sposób ktoś wtargnął, to robilibyśmy to samo. Szukalibyśmy powodów, czy szukalibyśmy przepisów, które by zablokowały tą sytuację i nie pozwoliły na tą nieuczciwą. To jest nieuczciwa właśnie konkurencja. I nasi panowie nie chcą tego zrozumieć, że tamto poszła obrona rynku. Mamy trzy podmioty, mamy ich, którzy bronią swój rynek. Nie, w porządku. Mamy kierowców, którzy liczą i z nadzieją patrzą na te zmiany. No i mamy panów, jak pan mówi, panie Tadeuszu, polskie firmy, które mówią, że to jest wszystko niemożliwe i tak nie da. A może takie firmy by się wyspecjalizowały? Jeżeli wypadnie kilka firm, bo jest nas albo za dużo, bo jest nas to za rynek dużo. Rynek sam zabieramy sobie, ja mówię, zabieramy sobie rynek. Nieuporządkowane te kwestie są. Mamy masę przewoźników takich, którzy no właśnie nawet nie powinni się zajmować transportem. Oni się zajmują czymś innym, ale dodatkowo transportem. Więc stwarzają też bałagan. Jeżdżą firmy na użytek własny, które też sobie porobiły licencje. I one właściwie zabierzeli nawet i za 50 eurocentów z powrotem, po to tylko, żeby zabrać jakiś towar, żeby na pusto nie jechać. Więc kto robi bałagan na rynku? No i więc wtedy te wszystkie firmy krzaki, rozumiem, które wystrażą się tych, tokiem idąc tego myślenia, choćby tych przepisów francuskich, niemieckich, austriackich, odpuszczą, dadzą sobie w spokój, zostanie tylko ta. Przejdą gdzieś indziej, psuć inny rynek, natomiast inny rynek, zostanie dokładnie ta grupa, która się zna na rzeczy i kierowcy wtedy zyskają i wszyscy powinni być szczęśliwi. Ale rozumiem, że pan Maciej wreszcie się zostanie najlepsi, no dla nas. Dla jeżeli jest, jeżeli mogę powiedzieć, Unia Europejska to jest pewna umowa. Jest to umowa pomiędzy państwami. Kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, była mowa o swobodnym przepływie kapitału, o swobodzie przedsiębiorczości, o swobodnym przepływie osób, o swobodnym przepływie usług. To były główne swobody unijne. W ramach tego jako Polska, i ja tutaj bardzo się dziwię, że mój kolega ze związków zawodowych krzyczy w obronie miejsc pracy w Belgii, trzeba było ten krzyk podnosić, Tadeusz, trzeba było ten krzyk podnosić wtedy, kiedy w ramach tej swobody polskie firmy były wykupywane, likwidowane, żeby nie zagrażały i nie były konkurencyjne wobec zachodnich firm. Polskie banki były przejmowane przez kapitał zachodni. My to przyjęliśmy, bo stwierdziliśmy, okej, takie są zasady. Są cztery zasady i trzymajmy się mocno. Tylko to jest na zasadzie tak, jak Kali ukraść krowa, to nie grzech, prawda, ale jak Kalemu ukraść krowa, to jest grzech. I w momencie, kiedy okazało się, że akurat w usługach mamy przewagę konkurencyjną, niezależnie od faktu, z czego on wynika, no bo każda przewaga z czegoś wynika, czy ma podłoże historyczne, czy ma podłoże ekonomiczne, jest to przewaga. I mamy szansę za pomocą tych usług ściągać jednak mimo wszystko i odbudowywać kapitał, prawda, w Polsce, który jest kilkakrotnie mniejszy na jednego przedsiębiorcę niż w Niemczech, niż we Francji, to wtedy podnosi się wielki krzyk. Dlaczego ten krzyk nikt nie podnosił i ta Komisja Europejska nie była zafrasowana zaraz. Większość mediów to są media w Polsce niemieckie. Zaraz. Praktycznie cały handel przeszedł w ręce francuskie i niemieckie. Zaraz. Wszystkie kamieniołomy, prawda, betoniarnie inne były likwidowane. Zaraz. Marki francuskie przejmują nasz przemysł spożywczy. My się na to zgodziliśmy. To też byśmy znaleźli wiele przykładów części ozusowanej, a części nieozusowanej, prawda, więc kierowca będzie miał wspólny język, znajdzie z pracownikiem sklepu, czy nie tylko w Polsce, który pracuje. No pracownik sklepu ma wszystko ozusowane, akurat są takie zasady, czy w delegowaniu, czy w czymś innym. Dlaczego? Proszę sobie teraz wyobrazić, że pracownik, ja mówię także, no bo to wszystko działa w dwie strony, uczciwość i nieuczciwość. Załóżmy, że ma te 9 tysięcy w pełni ozusowane, dostaje na rękę 9 tysięcy i ma ozusowane. Co się w Polsce zaczyna w tym momencie dziać? No bo to ćwiczyliśmy w niektórych zawodach. No, w tym momencie podejrzewam, że
znaczna grupa kierowców mówi, ach, ten świetny Jezus, ja się na miesiąc, prawda, zatrudnię, a później idę na chorobowe na kilka miesięcy. Tego typu mechanizm byłby możliwy i dlatego na przykład sam ZUS ogranicza składki. Przecież tak naprawdę każdy Polak nie ma ozusowanej całości wynagrodzeń. Jest górna granica w wysokości 2,5-krotnego średniego wynagrodzenia, a na przykład przy delegowaniu ta granica jest dosyć niższa. Wszystko trzeba po prostu wybalansować. Jaka jest, że tak powiem, zasada, że chłopak, no bo może iść także, ja nie mówię, że wszyscy kierowcy, po szkole podstawowej kończy kurs na prawo jazdy, kończy 280 albo nawet 140-godzinny kurs na kwalifikację wstępną i on zarabia te 12 tysięcy musi znaleźć jeszcze na szkolenie? Na te szkolenie to przeważnie robią to urzędy pracy albo pracodawcy. Nie jest wcale tak źle, bo gdyby musiał, nie róbmy demagogii. Gdyby musiał wykładać 12 tysięcy, tego nie stać, bo nasi pracownicy są głównie, to są pracownicy ze wsi, z małych miasteczek i te pieniądze nie oni wykładają. Powiedzmy panowie na koniec naszego spotkania, czy te zmiany, te przepisy, jeśli wejdą w życie, to kiedy i co faktycznie się zmieni? Czy wszystko upadnie i nie da rady tego rynku oczyścić, podnieść? Jak panowie widzicie najbliższą przyszłość? Te przepisy, jak się taki scenariusz, że samo rozpoczęcie prac nad pakietem mobilności spowoduje, że państwa będą, tak jak Francja, wyprzedzały niejako legislację unijną i na siłę wdrażały te rozwiązania już do ustawodawstwa krajowego, licząc na to, że Komisja Europejska nie będzie podejmowała skutecznych interwencji, no bo przecież takie są założenia tego całego pakietu mobilności. Czyli najprawdopodobniej te przepisy będą w przeciągu roku wdrożone we wszystkich państwach, które związały się takim sojuszem przeciwko państwom Europy Centralnej, przeciwko Bałkanom. Pan Tadeusz Kucharski. Ja myślę, że jakoś sobie poradzimy i wyjdziemy z tego, tylko mówię, musimy się zabezpieczyć również od takiej sytuacji, bo pracodawcy nadal pozostają jakby przy tym, że ta płaca minimalna powinna zostać na tym poziomie, który jest. Natomiast wymyślamy w tej chwili jakieś dodatki, które tam ewentualnie do urlopu, do czegoś nam, to też nie o to chodzi, bo tak się skarżą pracodawcy, że mówią tak, ponad 100 tysięcy, że prawie 100 tysięcy kierowców brakuje. Ja mówię, to pokażcie mi te samochody, które stoją na parkingach, na placach, no bo skoro 100 tysięcy kierowców brakuje, to tak, to jest wymówka po to, żebyśmy mogli zatrudniać, jak to jeden z pracodawców ładnie powiedział, innostrańców, bo innostraniec przyjdzie i za 2000 zł będzie pracował i nie będzie się upominał o diety, o ryczałty i o te wszystkie inne historie. Więc jak on zarobi 400 euro tutaj w Polsce, u siebie zarabia 100 euro, to jest okej. Więc jeżeli my podniesiemy tą płacę minimalną, a chcemy zmienić, mówię, relacje, to nie jest tak, że całe 90% chcemy opodatkować ozusowe. My chcemy 75% tego wynagrodzenia ozusować, opodatkować, a 25%, żeby to było w dodatkach, bo jedna ta dieta musi być. Ale gdy będziemy tą sytuację mieli, to już nie zatrudnimy w sobie Białorusina czy Ukraińca na tych samych zasadach. On ma być zatrudniony, jeżeli tak chce, to na polskich zasadach, czy tak samo jak polski kierowca. Na polskich zasadach, jest. Tak samo, proszę o przykłady, podaj mi. Może akurat u ciebie w firmie tak jest, czy u ciebie w stowarzyszeniu, gdzie należą do firm, które tak należą. Ja pokazywałem wiele firm po stronie, od strony Białego Stoku, gdzie są ludzie właśnie sam zatrudniani, gdzie śpią w kontenerach po 10 na karimatach, w jednym kontenerze i pracują po pół roku i dopiero zjeżdżają do domu, więc to są tego sytuacje. Kiedy wysyłamy tam Państwową Inspekcję Pracy, się okazuje, że kontener jest pusty, bo już wcześniej był sygnał, że firma będzie kontrolowana i ci nie mamy możliwości. No takie są przepisy i wolno to robić. Czy te przepisy się zmienią? Czy Bruksela wyeliminuje polskich, nie tylko przewoźników? Maciej Wroński, Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska i pan Tadeusz Kucharski, Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ Solidarność. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. A gospodarzem audycji, która za nami był Mateusz Drozda, cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej polskieradio.pl. Skończyło się, szanowni państwo, w Cardiff, skończyło się z happy endem dla tych, którzy byli za Realem Madryt, nieco mniej przyjemnie dla tych, którzy byli za
Juventusem Turyn 4-1 i Real Madryt jako pierwsza drużyna w historii obronił zdobyty przed rokiem puchar ponownie. Królewscy sięgają po trofeum, wygrywając Ligę Mistrzów. Więcej na ten temat w informacjach sportowych, które już za chwilę na naszej antenie. Natomiast nieco później, po godzinie 23, magazyn podróżników. Tym razem Elżbieta i Andrzej Lisowscy zabiorą nas do Andaluzji, pełnej ważnych dla chrześcijan i muzułmanów skarbów kultury. Region to absolutnie wyjątkowy, przesycony historią, roztańczony to królestwo flamenco, oliwek, sherry, barów tapas, malagi i fiest do białego rana. O tym w magazynie podróżników po 23, natomiast już za chwilę informacje dnia. Autopromocja. Jak zarobili pierwszy milion, na czym polega tajemnica ich sukcesu? Skąd czerpią pomysły i czego mogą nas nauczyć? O to wszystko pytamy czołowych polskich biznesmenów i menedżerów w audycji Ludzie Gospodarki. Do usłyszenia w każdą niedzielę po godzinie 15.30. Żył dziś świat i czym będzie żył w ciągu najbliższych godzin. Najważniejsze tematy dnia i te, które umknęły uwadze światowych mediów. Wybieramy dla Państwa to, co naprawdę ważne i ciekawe. Rozmawiamy tylko z tymi, którzy znają się na rzeczy. Świat w powiększeniu. Magazyn redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. Codziennie po 19.30. Zapraszamy. Autopromocja. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, zbliża się 23. Czas na informacje dnia. Rozpoczną się jutro i potrwają 2 tygodnie na Bałtyku natowskie manewry Baltops. W Wigilię Zielonych Świątek papież Franciszek wziął udział w spotkaniu ekumenicznym. Ta akcja ma promować czytelnictwo. W całym kraju trwa Noc Bibliotek. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Szczecin pierwszy raz jest gospodarzem międzynarodowych ćwiczeń wojskowych Baltops. NATO organizuje je na Morzu Bałtyckim i robi to po raz pierwszy. W Szczecinie odbyła się faza portowa manewrów. W tym czasie przy nabrzeżach cumowało ponad 40 okrętów z 14 krajów. Wieczorem na Placu Solidarności w Szczecinie uroczyście pożegnano wszystkie jednostki. 2-tygodniowe manewry mają służyć podnoszeniu umiejętności i zdolności do współpracy. Tak mówił dowódca ćwiczeń admirał Christopher Grady. Stojąc tutaj na Placu Solidarności, rzeczywiście mogę poczuć znaczenie pokoju, czyli czegoś, o co rzeczywiście warto walczyć. W roku 2017, rozpoczynając tu z miasta Szczecina ćwiczenia Baltops, jestem ogromnie zaszczycony i chciałbym podziękować za gościnność. Manewry Baltops potrwają do 17 czerwca, zakończą się w Kilonii. Kilkadziesiąt tysięcy osób ze 120 krajów wzięło udział w spotkaniu z papieżem Franciszkiem. Zorganizowano je na terenie antycznego stadionu Circus Maximus w Rzymie. Odbyło się tam ekumeniczne czuwanie modlitewne w Wigilii uroczystości zesłania Ducha Świętego. Do zebranych przemówił kaznodzieja domu papieskiego Raniero Cantalamessa i przyjaciel papieża, włoski pastor Giovanni Traettino. Papież w emocjonalnym przemówieniu podkreślił, że mordowanych teraz chrześcijan nikt nie pyta, czy są katolikami, czy protestantami. I to jest ekumenizm krwi. Jednoczy nas świadectwo naszych współczesnych męczenników. Powiedział Franciszek. Hasłem papieskiej homilii było pogodzenie w różnorodności. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dziękujemy za chleb. To hasło związane ze świętym bratem Albertem Chmielowskim będzie towarzyszyło tegorocznemu świętu dziękczynienia. Główne obchody odbędą się jutro w świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz zachęca wiernych do udziału w nich.
Zapraszamy wszystkich na mszę świętą, zapraszamy na procesję, która jest przed mszą świętą z placu Piłsudskiego i na wszystkie wydarzenia, które się będą działy po południu, zarówno dla dzieci, dla rodzin, dla młodzieży i będą także wydarzenia kulturalne, ewangelizacyjne. Wszyscy spotkajmy się tutaj przy okazji jubileuszowego Dnia Dziękczynienia. O 8:00 procesja dziękczynna wyruszy z placu Marszałka Piłsudskiego z relikwiami świętego brata Alberta, przejdzie do Świątyni Opatrzności Bożej na Polach Wilanowskich. W południe zostanie tam odprawiona uroczysta msza święta. W ten weekend odbywa się pierwsza tura wyborów parlamentarnych dla Francuzów, którzy mieszkają poza granicami ich kraju, czyli o tydzień wcześniej niż we Francji. Więcej o tym z Paryża, Marek Brzesiński. Dla Francuzów mieszkających za granicą zorganizowano 11 okręgów wyborczych. Najwcześniej do urn pójdą obywatele francuscy mieszkający w Stanach Zjednoczonych i w Ameryce Południowej. W niedzielę otwarte są lokale wyborcze w Izraelu, w Turcji, w niektórych państwach południowej Europy oraz w Afryce, a dalej w Wielkiej Brytanii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Według kalendarium wyborczego pierwsza tura we Francji metropolitarnej, a także na jej terytoriach zamorskich od położonego daleko na północy u wybrzeży Kanady Saint-Pierre i Miquelon po Antyle i Nową Kaledonię, pierwsza tura odbędzie się 11 czerwca, druga tydzień później. Władze zdecydowały się na wcześniejsze głosowanie w okręgach leżących poza granicami Francji, by dać możliwość kandydatom na spotkanie się z elektoratem. Oficjalne wyniki głosowania Francuzów mieszkających poza swoim krajem mają być podane w poniedziałek, a te orientacyjne jutro wieczorem. Miłośnicy powieści, biografii, także kryminałów, reportaży i poezji nie położą się tej nocy wcześnie spać. W całym kraju odbywa się Noc Bibliotek. Jakie atrakcje przygotowały śląskie biblioteki? O tym Dorota Stabik z Polskiego Radia Katowice. Warsztaty bębniarskie, escape room czy spotkanie z autorem książek sensacyjnych to tylko niektóre atrakcje w bibliotece w Żorach. Zaplanowano także grę terenową, wyróż z włóczy kijem i book crossing, czyli możliwość wymiany na inne tych książek, które już zostały przeczytane. W czeleckiej bibliotece zagości natomiast czarownica i będzie teatrzyk dla dzieci, a książki najmłodszym będzie czytał burmistrz miasta. W Raciborzu biblioteka proponuje spotkanie z Piotrem Derlatką, autorem książek o Agnieszce Osieckiej oraz recital Kuby Blokesza, laureata konkursu Pamiętajmy o Osieckiej. Z kolei Zbrodnia w bibliotece to motyw przewodni nocnego spotkania w Siemianowicach Śląskich. Zaplanowano kiermasz książek nie tylko kryminalnych, zabawę w detektywa czy pokaz samoobrony. A w Bibliotece Śląskiej w Katowicach hol główny zamieni się w kawiarnię literacko-muzyczną. Spotkanie odbędzie się pod hasłem Czytanie porusza. Wysłuchać będzie można opowiadań o widzeniu świata przy akompaniamencie fortepianu. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. W Nocy Bibliotek bierze udział 1400 placówek w całym kraju. Część z nich będzie czynna do północy, a pozostałe do rana. Krzysztof Kuzak, zapraszam na wiadomości sportowe. Na stadionie w Cardiff trwa w tym momencie feta piłkarzy Realu Madryt, którzy obronili Puchar Piłkarskiej Ligi Mistrzów. W finale pokonali Juventus Turyn 4-1. Dwie bramki dla zwycięzców zdobył Cristiano Ronaldo, a po jednej Casemiro i Marco Asensio. Gola dla pokonanych strzelił Mario Mandzukic. To 12 tytuł najlepszej klubowej drużyny Europy dla królewskich. Pod wrażeniem gry turyńskiego zespołu w pierwszej połowie był Piotr Czechowski, były reprezentant Polski i piłkarz m.in. włoskiego klubu Udinese. W pierwszych 45 minutach naprawdę zagrawał otwarcie, się tego nie spodziewałem, że zaatakują przeciwnika, zaatakują piłkarzy Realu i pokażą im taki lewy pas, potem genialne uderzenie Mandzukicza, dające im bramkę wyrównującą, ale jednak to było zbyt mało w tym dniu dzisiejszego wieczoru, tak żeby pokonać wspaniałą drużynę Realu Madryt. No jednak Real pokazał swoją klasę z takimi zawodnikami jak Ronaldo, Benzema, Modric, Kroos, no i ten Isco, który jest zawodnikiem fantastycznym nie tylko w tym spotkaniu, ale w całym tym sezonie Ligi Hiszpańskiej mógł się podobać, jak i cała drużyna absolutnie Realu zasłużyła na ten tytuł jak najbardziej i obroniła jako pierwsza drużyna w historii Ligi Mistrzów. To prawda. Teraz przechodzimy do informacji pozapiłkarskich. Trzy medale, złoty i dwa srebrne, zdobyli w sobotę polscy kajakarze górscy na Mistrzostwach Europy w słoweńskiej miejscowości Tacen. Mistrzem Europy w kajakarskich jedynkach został Mateusz Polaczyk, Dariusz Popiela był drugi w tej konkurencji, a wicemistrzami Europy w Kanadyjkach dwójkach zostali bracia Andrzej i Filip Brzezińscy. W Belgradzie natomiast w zawodach Pucharu Świata rywalizują kajakarze w sprintach. Dziś w
z polskich osad najlepiej zaprezentowali się Mateusz Kamiński i Wincent Słomiński, którzy zajęli drugie miejsce w Kanadyjkach dwójkach na 1000 metrów. Na podium stanął także Tomasz Kaczor, który był trzeci w Kanadyjkach w kajakarskich jedynkach, także na 1000 metrów. Zakończenie zawodów w niedzielę. Pogoda pokrzyżowała plany organizatorom wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open. Z powodu opadów deszczu udało się rozegrać tylko poranne i wczesno-popołudniowe mecze. Niestety Agnieszka Radwańska na trzeciej rundzie zakończyła udział w paryskich zawodach. Rozstawiona z numerem 9 Polka przegrała z reprezentantką gospodarzy Alice Cornet 2-6 i 1-6. Radwańska podkreśla, że ceglana mączka to nawierzchnia, która najmniej jej odpowiada. Od początku gdzieś tam jest mi coraz ciężej, przechodzę z nawierzchni, gdzie mogę robić swoje. Ciało mnie nie wytrzymuje, bo jednak warunków fizycznych na ziemi no nie mam, co tu dużo ukrywać. Ciężki kort, bardzo mokry, glina praktycznie, piłka się robi wielka, ciężka i zaczynam się męczyć sama sobą i dlatego psychicznie już jestem nastawiona na takie warunki, więc trudno, żebym skakała z radości, że gram kolejne turnieje na ziemi i że będzie super. Cały okres na ziemi nie jest długi i zawsze staram się też tak nastawiać, że na te 3-4 turnieje ile będzie, aczkolwiek gram na tej ziemi takie minimum, nigdy sobie bym nie dołożyła jednego więcej. Oczywiście liczymy na lepsze wyniki Agnieszki Radwańskiej na trawiastych kortach Wimbledonu. Do czwartej rundy turnieju kobiet w Paryżu obok francuski Cornet awansowały także dziś Dunka Karolin Woźniacki, Rumunka Simona Halep, francuska Caroline Garcia i hiszpanka Carla Suarez Navarro. A w turnieju mężczyzn grają dalej rozstawiony z numerem 1 Brytyjczyk Andy Murray, Szwajcar Stan Wawrinka, Kevin Anderson z RPA, Hiszpan Fernando Verdasco i Chorwat Marin Cilic. Spotkania, których nie udało się dziś rozegrać, między innymi tego, w którym Magda Linet miała zagrać z Ukrainką Jeliną Świtoliną, odbędą się jutro. Polscy siatkarze odnieśli drugie zwycięstwo w Lidze Światowej. We włoskim mieście Pesaro biało-czerwoni pokonali gospodarzy wicemistrzów olimpijskich 3-1. Przypomnę, że wczoraj podopieczni trenera Ferdinando Di Giorgiego wygrali z mistrzami olimpijskimi Brazylijczykami 3-2. Jutro Polacy zagrają z Iranem, który dziś przegrał z Brazylią 1-3. Koszykarze z Telmetu Zielona Góra pokonali we własnej hali polski Cukier Toruń 87-66 w drugim finałowym meczu Ekstraklasy. W rywalizacji do czterech zwycięstw zielonogórzanie prowadzą 2-0. Następne spotkanie we wtorek w Toruniu. Dwukrotna mistrzyni olimpijska i rekordzistka świata w rzucie młotem Anita Włodarczyk wygrała meeting IAF Challenge w brazylijskim São Bernardo do Campo. Polka w najlepszej próbie osiągnęła 78 metrów. Agata Perens, rywalizująca w kategorii do 52 kg, zwyciężyła w zawodach Pucharu Świata w judo w Bukareszcie. W finale Polka pokonała Włoszkę Giulię Pierucci. Pozostali Polacy odpadli w eliminacjach. Maja Włoszczowska wygrała organizowane przez siebie zawody w Jeleniej Górze w kolarstwie górskim. Wśród mężczyzn triumfował jej kolega z grupy cross Bartłomiej Wawak. Piłkarze ręczni Wardaru Skopje i Paris Saint-Germain zagrają w finale Ligi Mistrzów. W meczach półfinałowych turnieju Final Four w Kolonii Wardar wygrał z Barceloną 26-25. W składzie Katalończyków zagrał Kamil Sypszak, który rzucił 3 gole dla swojej drużyny. PSG pokonało węgierski Telekom Veszprem 27-26. Przypomnę, że na 1/8 finału udział w tych rozgrywkach zakończyło broniące tytułu najlepszej europejskiej drużyny Vive Tauron Kielce. Teraz jeszcze informacje o pogodzie. Tej nocy przelotne deszcze na wybrzeżu, po morzu i zachodzie kraju, od Szczecina po Wrocław możliwe burze. Na Suwalszczyźnie to będzie chłodna noc, tam od 6 do 8 stopni, w centrum 13, a na Dolnym Śląsku 17 stopni. Jutro burze będą przemieszczały się na wschód, miejscami spadnie grad. Gorąco będzie na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie do 30 stopni. Na Mazowszu termometry pokażą 25 stopni, w zachodniopomorskim będzie od 18 do 21 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 11 minut po godzinie 23, ostatnią godzinę tej soboty, rozpoczynamy magazynem podróżników. Tym razem Elżbieta i Andrzej Lisowscy zabiorą nas w wyjątkową podróż pełną tańca, fantastycznych smaków i niesamowitej zabawy. Dwoma słowy, zabiorą nas prosto do Andaluzji. Magazyn podróżników. Thank you.
24. Zapraszają Elżbieta Lisowska i Andrzej Lisowski. Świat romantycznych skojarzeń z Alhambrą, Sewillą i Kordobą. Królestwo flamenko, oliwek, szery, barów tapas, malagi i fiest. Pełne ważnych dla chrześcijan i muzułmanów skarbów kultury. Ta prowincja Hiszpanii uważana jest mimo licznych obcych wpływów w tańcu, architekturze, w modzie oczywiście, za najbardziej hiszpańską ze wszystkich prowincji ojczyzny El Greca, Cervantesa, Picassa, Gaudiego. Panowali tutaj Fenicjanie, Rzymianie, Wandalowie, Wizygoci, a od VIII wieku przez ponad 700 lat Arabowie. Dziś z magazynem podróżników Travel 24 przemierzamy Andaluzję. Wiesz, jak nazywa się mieszkaniec hiszpańskiej Rondy? Rondenio. Rondenio to mężczyzna, ale kobieta? Rondenia. Rondenia. Jesteśmy w świecie Rondy. Dlaczego Rondy? Bo właściwie z Andaluzją pierwsze skojarzenia dotyczą Alhambry, Granady, no ewentualnie trochę Malagi, Jerez, ale tak naprawdę Granada, ta perła w koronie, można powiedzieć, coś, co fascynowało mieszkańców Damaszku przed wiekami, jest jakby tą główną ikoną Andaluzji. My jednak robimy pewien wyłom. No właśnie, tym wyłomem jest niesamowita szczelina, do której bardzo chętnie wracamy. Niesamowite miejsce. Wąwóz. Po prostu wąwóz, który oddziela starą Rondę od tej części nowej. Przy czym warto powiedzieć, Ronda to jest największe, dla niektórych także najpiękniejsze, białe miasteczko na szlaku właśnie takich miasteczek i miejscowości Andaluzji. Znaczy, ty powiedziałeś, że jest wąwóz. Rzeczywiście Ronda jest jakby rozcięta na pół, przedzielona głębokim wąwozem. On ma 180 metrów głębokości, to znaczy taka ściana w dół. Są dwie ściany, na dole taka rafityczna rzeczka przepływa, wszystko zależy od stanu opadów oczywiście. I z jednej strony tej szczeliny, tak jak powiedziałaś, sięgającej w głąb ziemi, w dół 180 metrów, średnia szerokość tego wąwozu wynosi 90 metrów, więc stosunkowo niedużo, dlatego on robi takie wrażenie. Trzeba jeszcze dodać, że oczywiście ta nowa Ronda ze starą połączona jest mostami. Jeden z nich jeszcze z czasów arabskich pochodzi, uważany za zabytkowy, ale są też ważne 18- i 19-wieczne mosty, które pozwalają poruszać się po całym mieście, po mieście Ronda. Czy można sobie wyobrazić Rondę bez tego urwiska, właściwie dwóch urwisk? Pamiętasz, myśmy zapytali kogoś z Rondy, czy mogą sobie coś takiego wyobrazić. Wtedy powiedzieli, że właściwie, gdyby tego wąwozu nie było, to tak jakby z Rondy uleciała cała dusza. I coś w tym jest. Tak, dlatego właśnie nad szczeliną powstał jeden z najsłynniejszych hoteli hiszpańskich, hoteli z sieci, której patronuje sam król Juan Carlos. To są te słynne paradory widokowe, to musi być miejsce zabytkowe z pięknym ogrodem. I właśnie tam ogląda się z tego paradoru, z tego hotelu, zachody słońca. Te zachody słońca pokazują właśnie starą część Rondy. I to urwisko jest kolorowe, bo ono jest ze skał takich brunatno-czerwono, białych, trochę żółci jest tym wszystkim. W zachodzącym słońcu to one nabierają bardzo takich mocnych kolorów. No i tu jeszcze jest zieleń ogrodów, bo z jednej strony porosłe są ogrodami, które odwiedzają. Na różnych poziomach są te ogrody i czyli można tak pędrować na sam dół. Mieszkańcy nawet sami Rondy przychodzą, ale z jednej strony jest coś jeszcze bardziej niezwykłego, a dotyczy także świata ogrodów. Mianowicie jest tam Casa del Rey Moro, która wystaje ponad wąwóz. To jest stary dom, nazywany domem króla Maurów i podobno żaden władca w nim nie mieszkał, ale jednak ogrody są iście królewskie. Właściwie górujące nad szczeliną Rondy, na pewno wywodzące się jeszcze z arabskiej tradycji, w której były uosobieniem innego świata, jak to ty mówisz o ogrodach hiszpańskich. No właśnie. Uosobieniem raju,
ale oczywiście ten raj pochodzi z zaratusztrzenizmu, jeżeli już pytasz o te ogrody. I tutaj też znajdujemy typową dla muzułmańskiej sztuki glazurę, oczywiście wiele orientalnych detali. I sama rezydencja jest XVIII-wieczna i stoi na fundamentach arabskiego pałacu starszego. Na dno prowadzi 365 schodów nad dno wąwozu. Tego właśnie historycznego, tego egzotycznego, który razem z tunelem, bo wykuto, żeby łatwiej iść, tunel w skałach i tam są wewnątrz w większości miejsc stopnie. Część oczywiście jest niezadaszona, jakby nie w tunelu tych schodów. I one przypominają te tunele górnicze szyby. Aż się nie chce wierzyć, że powstały w XIV stuleciu. Obok granady Kordowy Sewilli, ronda jest jedną z ikon Andaluzji. Bardzo często też pojawia się na zdjęciach. W przewodnikach, folderach, oczywiście tam prowadzą wszystkie szlaki andaluzyjskie, mapy. Oczywiście turyści, także polscy, zwykle wypadają do rondy na krótko, po prostu na godzinę, dwie z kurortu Punta de Sol. Błąd, dlatego, to jest błąd. Że rzeczywiście widzi się wtedy tylko krótko ten wspaniały wąwóz, ale właściwie umyka cała dusza rondy. Nie tylko dusza, bo nie da się z tego pałacu jakiegoś władcy Maurów zejść tymi ponad 360 schodkami w dół, bo tam trzeba też zejść na dół wąwozu i spojrzeć z kolei w górę, żeby poczuć prawdziwy klimat rondy. No właśnie, ale pamiętasz, jak bardzo podobało nam się krążenie, błądzenie po starej Medynie, rondy, ale w ogóle po miasteczku? To znaczy, to jest jedno z tych miejsc, gdzie czujemy powiew historii, bo przecież już 3000 lat temu osiedlili się tu Celtowie, później przybyli Rzymianie i Maurowie, a trudno dostępna ronda należała do ostatnich arabskich bastionów zdobytych przez chrześcijan na półwyspie w końcu iberyjskim. A było to w XIII wieku, przejęcie. No właśnie, a 35-tysięczne dziś miasto jest perłą nie tylko Andaluzji, ale całej Hiszpanii. Całej Hiszpanii. Oczywiście sercem rondy jest Medyna, czyli stara arabska Medyna. I zajmuje południową część miasta. Tak, to prawda. I właściwie tam też znajdują się dobre knajpki. Tam też bardzo chętnie się pojawialiśmy. I bardzo też ważnym miejscem jest Puerto Nuevo, czyli nowy most, który powstał w XVIII wieku. 1784-1788. Był dużym osiągnięciem na owe czasy technicznym. Połączył starą i nową rondę na nowo. Ale umknęło ci właśnie pochodzenie rondy jako białego miasteczka, bo właśnie to jest jedna z ponad 100 twierdz, miejscowości, osad, jaką w Hiszpanii wznieśli Maurowie. Ponad 100. Takie arabskie pueblo, Pueblo Blanco dokładnie, z brukowanymi wąskimi uliczkami, oślepiająco wręcz białymi domami z kratami w oknach. Właśnie ta oślepiająca biel domów spowodowała, że mówi się o białych miasteczkach. Widzieliśmy takich dużo, dużo więcej w Andaluzji. W rondzie bardzo mocną tradycję ma korrida. Tutaj powstała zresztą bardzo wcześnie arena, jedna z najstarszych w ogóle w Hiszpanii. Zbudowano ją w XVIII stuleciu. W 1785 roku. I odbywały się te korridy tutaj i były ważne, a bywali na nich i Hemingway, i Orson Welles. W każdym razie rzeczywiście jest to miejsce bardzo mocno związane. Zanim zobaczyliśmy arenę, widzieliśmy plakaty, figurki, autografy znanych toreadorów. Podawano oczywiście nam, no niestety, wędzone, suszone ogony byka w barach tapas. Tutaj dodajmy coś bardzo od nas. Nie jesteśmy miłośnikami korrid. To jest męczenie zwierząt. Chociaż właśnie w Andaluzji byliśmy nawet w miejscach, gdzie przygotowuje się, są takie specjalne hodowle młodych byków, które są przygotowywane do walk. I z góry wiadomo, że zawsze wygra ostatecznie człowiek, bo człowiek ma więcej zabezpieczeń. No ale w każdym razie Hemingway uwielbiał polowania, uwielbiał też, co naturalne, korridę. Oczywiście w całej Hiszpanii korrida jest ważna i ma ogromnie długą historię. Z drugiej strony coraz więcej prowincji,
miast, wycofuje się z koridy, zdaje się Barcelona na pewno. Ale nie wyobrażam sobie tego, aby zrobiono to w Andaluzji, a zwłaszcza w Rondzie. Tak, Andaluzja nie popuści, Ronda też nie. Ale wiesz, zaczęliśmy mówić o koridzie w Rondzie. Ja oczywiście na arenie nie czułem się dobrze i to na pustej arenie, bo potrafiłem sobie wyobrazić te walce i krew cieknącą ze zwierząt. Natomiast byłem na flamenco, tam tylko raz w tygodniu lub dwa odbywa się takie lokalne bardzo flamenco i właśnie kobiety, mężczyźni są jakby w strojach toreadorów. To nie są bezpośrednio stroje toreadorów, ale parafrazy tych strojów. I też to flamenco jest jakby mocniejsze, nazwijmy to takie bardziej męskie niż w Granadzie, takie bojowe. Bardziej związane z korridą. Mocno związane z korridą. No właśnie, bo w flamenco jest i korrida, i wino, i śpiew, i miłość, i łagodność. Wszystkie właściwie sprzeczności są właśnie w tym tańcu i są śpiew. W korridzie. O kordzie, która no troszkę nas męczy i stresuje, ale... Również w Rondzie są przepyszne magdalenki, które wypiekają siostry karmelitanki. Delikatne ciasto, pachnące i cieszą się dużym powodzeniem. Karmelitanki są regułą taką mocną, bardzo zamkniętą. I bardzo fajnie, bo kupowaliśmy właśnie tamte ciastka. Nie widzimy siostry sprzedającej. Zamawiamy, słyszymy jej głos, ona podaje kwotę.